Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale. Oczywiście kolejny raz szmaglujemy Stockholm, bo co by innego można było robić. Dzisiaj matury piszą ludzie. Ja pisałem rok temu. Były naklejki z Antwerpu. Dzisiaj nie ma z Paryża. No. No i tyle. A Powodzenia czy niepowodzenia? Chuj w to i tak. Nieważne co nie zrobisz. Jak na maturnie napiszesz, będziesz pracował raczej w tym samym zawodzie. Bo się wyszkolisz I tak. No. Na samym początku skinsmanki, stron do wymieniania swoich skinów. Wiecie, że pacze tu są? A patrzek patchokali alipsa się może zbliżać. Także może warto. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, krawciki. Polecam sznajpować jakieś tu, Chcę wchodzić, zobaczyć. Czemu nie? Kod zone istnieje. No, taka jest jazda właśnie. Tu się wpisuje kod zone. Dyzion. No. Przechodzimy do prawdopodobnie ostatniego wystrzału Sztokholmu przed Antwerpem i się sam zastanawiam, czy na tym wystrzale tego wszystkiego nie powyprzedawać. Jakby mam... Chyba brakuje mi około... <laughs> Mówiłem o około y, 5-10 punktach procentowych. Przepraszam, że tak chrząkam. Nie wiem, tak to się mówi, bo to, to jest tak. Y, brakuje mi na... Czekajcie, ja wam pokażę. Y, na G2 to mi... Łopa! W... W... Brakuje, bo tu mi brakuje jeszcze około 15 punktów procentowych do tego, żeby to posprzedawać. Więc tutaj XD, po prostu nierentowny biznes. Kupowałem za 50 zł, no sobie, no, 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 no wystarczy wpisać, ile się dostaje, nie? No to chyba nie, nie jest to jakieś ciężkie. Tutaj, właśnie mówię, tutaj jest ten największy, jakby to powiedzieć, przeskok. Bo to, co możecie zauważyć na Heroikach... No widać to, nie? że tutaj jest ewidentnie jakaś wzwyżka zrobiona przez tę oto naklejkę. I ja, no tu mamy praktycznie, to nie jest poziom ATH, to jest poziom prawie wyrównania ATH. I jeżeli ta cena się przesunie, dajmy na to do 55 zł czy coś takiego, no to ja luj wszystkie wyprzedaję. Także tyle brakuje, To, są, to jest na włosku już wisi to, żeby było to na poziomie, który sobie założyłem do sprzedania. Wydaje mi się, że do tego poziomu nie dojdzie, a jeżeli nie dojdzie, to ja tego nie sprzedaję. Traktuję rynek Steam tak jak bot. Nawet gdyby potem miał do 20 zł, spaść, jeżeli nie poleci jeszcze 4, to nie sprzedaję. Ja mówię, rynek Steam dla mnie jest jak Excel. Jeżeli w Excelu ma być liczba 55, to cały świat się układa po to, żeby tam wymagana do działania była liczba 55, i nie ma mowy o innych wariantach. Po prostu tak funkcjonuje, tak mam obliczony profit i tak ma być. Jeżeli będzie 60, nie interesuje mnie to, sprzedaję za 55. Chyba, że będzie Bajoribre na 60, to wtedy sprzedam za 60. Tak to funkcjonuje. Dalej mamy odbicie Team Liquid. Które, no, jakby jest odbicie na zasadzie, kto pytał, xdy, ale ja pamiętam tę naklejkę po 34 zł i ja pytałem, e, bardzo mnie to zastanawia, czy po dzisiejszym. bo te, te wzwyżki są kolosalne, tak bym powiedział. W ogóle dla mnie największym zaskoczeniem dzisiejszego dnia to jest Godsend, które jest na spadkach o dziwo. W sensie, ja nie chciałbym, jakby to powiedzieć. Nie chciałbym rzucać tezami, że kogoś tu popierdoliło, więc nie rzucę taką tezą, że wycena jest zła, ale osobiście tak uważam, ale nie chcę jakby tego mówić, no bo. No. Jakby. Heroik Zium. Team Liquid, zoom. Uh, Team Spirit, Zium Chociażby, nie wiem, jakiś Face Clan, zoom. Entropic, zoom. Vitality, zoom. I na końcu Godsend. Łup! Ja nie chcę, jakby. Mówię, nie chcę szukać żadnej analogii. Ani nie chcę mówić, że kogokolwiek popierdoliło i wycena jest zła. Ale szkoda, że mam tylko 150 zł na koncie. Eee... Właśnie, ale nawet, jakby ktoś chciał w ogóle mi zarzucić, że ja kupiłem i dlatego tak mówię. Że ja kupiłem przed tym filmem ten. Like, ja mam cały czas tyle samo pieniędzy, kurwa, na tym koncie. Od, od tygodnia, naprawdę, nie mogłem kupić przed tym filmem. Nie dało się. Uwierzcie mi, chyba że na piętnastu innych kontach kupiłem. Kupiłem, chuj, kupiłem, kurwa, centów żebyście wykupili. Kupiłem, wszystkie kupiłem. Tu kupiłem, tu jedną kupiłem, siedem kupiłem. O, tu 12. Ja kupiłem wszystkie, jak coś. Jak wy to kupicie, to ja wam sprzedam. na robię. W tym momencie. W Wkurwić się idzie. Ja pierdolę. Człowiek nie może już swojej opinii powiedzieć na filmie. Przepraszam, że ja tak tłumaczę, ale po prostu ja wiem, co po tym filmie będę miał na, na prywie. Ja już wiem. Ja już wiem. O tym będą co najmniej trzy filmy jakichś różnych twórców. Że John manipuluje go centami. Dalej. Maus. Zium. No, nieźle to wygląda, chłopacy. Sam się zastanawiam, czy to nie jest w ogóle kurwa. No, to jest niesamowite dla mnie, jak to wygląda w tym momencie. Mówię. Możemy mieć ostatnią górkę przed tym. Możemy mieć ostatnią górkę przed Paryżem. Dosłownie, to są wzwyżki, które, jakby. No dzisiaj mamy czwartek. W czwartki zazwyczaj są te górki, co jest ciekawe. Niezły zbieg okoliczności, jakby. I teraz pytanie. Największe. Mamy górkę, która zostanie przesycona kapitałowo i spadnie, czy mamy górkę, która się umocni po wydaniu złych naklejek z Paryża? Paradygmat cały. Rozbity. Na części pierwsza. Eee... Yy... No i wiecie, jeżeli mówimy, mamy górkę, która e, będzie miała to umocnienie i spanie, no to wtedy trzeba to wyprzedać dzisiaj. Taka jest matematyka bezwzględna. No za to jeżeli mówimy o drugiej opcji, no to trzeba tego dzisiaj nie wyprzedawać i trzeba zmieniać swoją opinię. Jeżeli chodzi o możliwości sprzedażowe na wprowadzeniu Paryża, jeżeli patrząc analogią Rio, a tak się będę posługiwał, to jest złe. Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie znam innej, o, o, nie, jakby nie umiem w inny sposób tego policzyć, nie? Nie, nie potrafię wziąć i powiedzieć, jaki, jak event może mieć wpływ, nie patrząc na inny wpływ, event i patrząc na jego wpływ. Mm. Zmienność, z tego co ja pamiętam, była na okolice 30%, bo było 30% zmienności. I jeżeli dzisiaj byłoby 30% zmienności na Sztokholmie, to praktycznie każdy, kto ma Sztokholm, zarabia od kilku stówek, mówię lekko, nie? Od kilku stówek do kilkunastu tysięcy, jakby... To może brzmieć dziwnie, ale wyobraźcie sobie, że nagle takie mouse leci o 30% do góry, a raczej nie o 30%, tylko wzmacnia się o 50% i to względem tej kolejnej kwoty, bo to jest tak jakby, nie, nie wiem czy to jest 50 czy 30%, kurwa, jestem zjebany. Ale wyobraźcie sobie, że g jest o 35 zł więcej, to to jest właśnie taka zmienność, taką zmienność wywołało Rio na Sztokholmie. Krótkoterminową oczywiście, nie mówię o długoterminowej zmienności, bo tego nie, bierę, nie biorę pod uwagę. Mówię o krótkoterminowej zmienności, ona była potężna. Jeżeli zły parż byłby analogiczny, no to to jest kwestia dla mnie osobiście, w tym momencie w moim podręcznym ekwipunku jest chyba 10 tysięcy... 800 zł. Możecie wejść na Steam Inventory Helpera, sami to sprawdzić, coś takiego. Mm, tam trochę to sztokholmów jest. Więc dla samego tego ekwipunku pewnie ta zmienność by wynosiła w okolicach 1000 zł. czy coś takiego. Dla moich samych magazynów pewnie by to była zmienność, która by wynosiła w okolicach od 5 do 10 tysięcy. Taki byłby przedział. Więc mówię, ja, ja nie, nie mówię, żeby się pochwalić, tylko mówię. Jakby czymś na zasadzie, jeżeli te dane się sprawdzą, o których rozmawiamy, to to jest ich potężna skala. To jest skala sprawdzalności tych danych. Czy ja bym obstawiał to, że one się sprawdzą? No wolałbym zamiast tego. Yy, no praktycznie zrobić o tak. Bo to mówimy o jakimś. To jest brudzenie z fusów, ok? To jest coś na zasadzie, jak Rio coś zrobiło. To tak było, na znacznie niższych cenach, na znacznie większym hypie, na znacznie mniejszej ilości naklejek w sensie, bo chodzi o to, że wtedy była płynność inna, był to inny dzień, był to inny moment na rynku, w tym momencie możemy mieć też 402 2, mamy jakieś wejście i tak dalej, mamy zupełnie inną sytuację, więc ja tylko mówię, odnosząc się do tamtej sytuacji, tak to jest. Za to z drugiej strony zamiast patrzeć procentowo, można by było popatrzeć nominalnie. Według mnie, patrzenie nominalne ma więcej sensu. Tam mówimy o w okolicach, jakby od 3 do 6 zł, na naklejkę. Co dzisiaj dałoby zmienność w okolicach, Ja tak uśrednie, nie. uśrednie po prostu. To jest w okolicach 5 do 10% zmienności na całym Sztokholmie. Czyli 3 razy mniej, niż mówiłem wcześniej. I to jest coś, na co ja bym bardzo liczył. I to jest coś w całym celową. 5-10% zmienności uzyskanej przez Paryż. Tylko żeby taka zmienność miała sens, jakikolwiek żeby to w ogóle miało sens, to tak. Paryż musi wejść borderless Paryż musi mieć brzydkie naklejki, ale ludzie muszą zacząć kupować akurat Stockholmania Antwerp. I jeszcze do tego jest ten jeden temat, że dzisiejsze ceny muszą się utrzymać do jutra. Albo do dzisiaj, do dzisiaj w nocy, albo do wprowadzenia naklejek. Dla mnie nie ma szans w ogóle, że one nie wejdą kiedykolwiek indziej niż dzisiaj, bo y, Valve nie lubi wprowadzać rzeczy w soboty i niedzielę. Raczej lubią wprowadzać w piątki. E, aha, nie, bo czekaj. Aha, bo, no to jutro jednak. Przepraszam, chodziło mi o jutro. Że piątek wieczór, czyli w sobota jakby... Z piątku na sobotę, o, tak mi się wydaje, że będzie to wprowadzone. Chociaż jest to yy, głupie, ale tak bym się spodziewał. Yy, o, niby nie lubię wprowadzać w sobotę, ale w ten piątek wie wieczór to tak sobie ubzdurali, że no, bo u nich tam jest późny piątek wtedy, nie? Tak jakby, więc myślę, że to może być odpowiednia data, bo oni powiedzą, a dużo ludzi będzie siedzieć i tak dalej, nie? Dla nas to będzie tam gdzieś późno, u nich to będzie taka godzinka zwykła. Yy, co do większej ilości jeszcze informacji, w sumie. Jakby, ja, ja trochę jestem w tej pozycji, nie zrozumcie tego źle, ale ja stoję jakby w tej pozycji, gdzie patrzę się na ten Sztokholm z perspektywy osoby, która go kupiła gigantycznie tanio, yy, z jakimś planem ala sprzedać na jakichś hipergórkach lub zostawić go na long term, nie? I szczerze, w ogóle mi się na to bardzo śmiesznie patrzy, bo yy, to jest takie nijakie. Wszystko, co tu się dzieje. W sensie, okej, okay, jakby z perspektywy kogoś, kto będzie grał na. Kto, kogoś, kto by grał na tym joju. Ja już ja chcę to zobaczyć, czy się dało grać na tym joju. E... No, dało się i to się grubo dało, gra, dało grać, akurat. Jakby ktoś grał na tym joju, no to to są gigantyczne kwoty zarobione, nie? Tak powiem. Ale. Osobiście. Uważam, że jest to. Ho. Jakby nie, wydaje mi się, że popełniłem dużo błędów. O, tak powiem, jeżeli chodzi o brak zagra tych zagrań. Ale z drugiej strony, ciężko jest znaleźć jakiś dobry moment na sprzedanie tego. Zawsze wszystko jest takie, bym to powiedział. No bezbarwne, o, tak powiem. No ale to jest już kwestia gdzieś tam pewnie. Mm, takiego złego patrzenia, nie? Więc tu też trzeba się nauczyć. No i dlatego właśnie, że... No, no widzicie zresztą, no w sensie jakby... że tu jest niby pik, nie taki jak dzisiaj, no ale potem jest już spadek. No i pytanie, czy to poleci jeszcze wyżej, czy nie. Osobiście. Boję się, tak powiem. O to, co tu wyjdzie. Chcę tych 55 zł. Chcę zamknąć już to. Hmm. A ten paryż też jest dla mnie tematem. O. I w ten sposób zachęcam, żebyście wy też patrzyli na to. No nie jest to. No, no, no nie jest to prosta sprawa. Nie jest. Także co? To na tyle. Trzymajcie się i hej.